ten folklorystyczny występ tutaj w naszej gminie i w telewizji musimy powiedzieć, jak wielkie jest serce Polski. Osięga nie tylko w rejonie naszej ojczyzny, ale sięga daleko na różne kontynenty świata. I gdyby tego serca polskiego zabrakło w świecie, to, moi drodzy, byłby ten świat troszeczkę pomniejszony. A tak to jest uzupełniony i ubogacony sercem polskim, tym ciepłym, tym rozśpiewanym, tym, które zarastało na tych wartościach obyczaju naszego kraju, naszej ojczyzny, na wartościach religijnych, tradycji pięknej, to wy właśnie dzisiaj przenieśliście nas w różne okresy historii, różne tańce, różna muzyka, śpiew. To wszystko, moi drodzy, wchłonęło niejako nasze serce, przypomniało sobie i uszlachetniło się przez ten dzisiejszy popołudniowe spotkanie tutaj z wami. Bądźcie, moi drodzy, takimi stróżami tej wielkiej tradycji polskiej. Bądźcie ambasadorami i nieście tę piękną, naszą polską tradycję, bo ona, moi drodzy, ubogaca świat cały. Ja przepraszam, że tak stoję, ale muszę tak z powodu tego mikrofonu. Jeśli chodzi o tutaj u nas, żeby jakiś powstał, prawda, zespół, pani kierowniczko, zostawić zaszczepek. Na pewno będzie. Na pewno złapię. Także ja ręczę, że i pan wójt będzie się cieszył, i zespół cały, prawda, no i ja tutaj, parafia nasza cała, bo będzie miała bogatsze też i nabożeństwo, bo będą śpiewane, prawda, tylko nie tańczone. W każdym razie, naprawdę, jeszcze raz, bardzo serdecznie dziękuję i chylę naprawdę czoło przed panią kierowniczką i całym zespołem młodzieżowym z Kanady. No ja myślę, będziemy zaraz. Dziękujemy. Jutro. Wspaniałe. To może poznać. Dziękujemy. Tak, to są żołnierze. Dziękujemy, naprawdę to miałe przyjęcie. Ja się naprawdę cieszę, że mi to jest. No to zaczynamy, to nie wchodzę. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, podziękujmy serdecznie zespołowi Iskry z Kanady, który zafundował nam dzisiaj tak wspaniałe przeżycie artystyczne. Dziękujemy bardzo. Również zespołowi pana Jana Millera, który nam dzielnie towarzyszył na dzisiejszej imprezie. Brawa!
pięknie się tu dzisiaj uprzyjemnili naszymi paskami. No, cieszę się i zapraszamy jeszcze tutaj do nas. Jak prędko możemy. No, bardzo się cieszę. Pamięci pozostaniecie nam za długo i zapraszamy.
jeszcze w tych naszych skromnych warunkach bardzo serdecznie podziękować Wam za przyjazd do naszej Żoleni. Sądzimy, że mile będziecie wspominać, to może tak wygląda, że się trochę chwalimy, ale sądzę, że może mile i dobrze będziecie wspominać. Chciałem bardzo serdecznie raz jeszcze zaprosić za 3 lata, gdybyście Państwo byli w Rzeszowie na festiwalu, żeby jeszcze raz naszą żołnierską, sądzę, gościnną ziemię odwiedzić. Przygotowaliśmy bardzo skromne upominki, takie, żebyście pamiętali o naszej Żołyni, a zwłaszcza o Łańcucie, bo Żołynia jest miejscowością położoną koło Łańcuta. Łańcut nasz się ostatnio stał takim, to jest kiedyś miasto powiatowe, niewielkie miasto, ale poprzez między innymi rezydencję Potocki stał się miastem, że tak powiem, trochę modnym i sławnym. Niedawno odbyło się spotkanie prezydentów państw Europy Środkowej. Jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować, życzyć miłych wspomnień z pobytu na naszej żołnierskiej ziemi. Dziękuję bardzo. Ja może jeszcze 2 słowa tylko. Mam nadzieję, że zostaniecie jeszcze chwilę z nami, dlatego że przygotowaliśmy jeszcze mały wieczór taki z muzyką, może z tańcami, jeżeli zechcecie się pobawić. Zaprosiłam na ten wieczór również ludzi, którzy pomagali mi przy zorganizowaniu tej imprezy, tego naszego spotkania. Są to wszystko ludzie w waszym wieku, ludzie młodzi, którzy starali się bardzo, żeby ta impreza nam się udała i chcieli was poznać, porozmawiać z wami, może się z wami troszeczkę pobawić. Także bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli możecie jeszcze, to zostańcie z nami. Dziękuję bardzo. I mamy też dla was koszulki zespołu Iskry, tak jak my Iskry, to wy też jeszcze życzy Iskry dla nas. Dziękujemy za wszystko. Szanowni Państwo, zapraszam do miłej zabawy. Jednocześnie bardzo prosimy piwem naszym polskim, mamy różny wybór, łańcuckie, leżańskie, żywieckie, ewnowskie browary, również serdecznie zapraszamy, kto by zechciał się poczęstować, proszę podejść do stołu i prosimy. One, two, three.